Gdybym dziś miał te 18 lat i stawał przed maturalną decyzją, to dokonałbym dokładnie takiego samego wyboru. Mówi nieco wzruszony, jednak pełen przekonania biskup senior diecezji łomżyńskiej Stanisław Stefanek, który dokładnie 60 lat temu otrzymał święcenia kapłańskie w Towarzystwie Chrystusowym. Za swój jubileusz dziękował podczas uroczystej mszy świętej w łomżyńskiej katedrze. Kapłaństwo jest rzeczywiście wejściem, ale to nie jest wejście, które zapowiada przejście. Biskupstwo jest w pewnym sensie takim docelowym przez Ojca Świętego wyznaczanym terenem pracy, ale istotą jest kapłaństwo. Czyli jak ja wszedłem w życie kapłańskie, to na tym się to właściwie zamknęła cała moja życiowa droga i ona do dzisiaj jest przede wszystkim drogą kapłańską. Gdybym miał te 18 lat i podejmował decyzję tą maturalną, to bym podjął taką samą, ale to nie jest powiedzenie tylko zwyczajowe. W tej chwili jest to bardzo głębokie przekonanie mojego serca. Biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 roku w Majdanie Sobieszczańskim. W 1949 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego Księży Chrystusowców, początkowo w Poznaniu, a następnie w Ziembicach na Dolnym Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1959 roku. 21 lat później został mianowany przez świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym w Szczecinie. Swoim zawołaniem biskupim uczynił słowa In omnibus Christus. Ordynariuszem diecezji łomżyńskiej został 26 października 1996 roku. Objął diecezję w kanoniczne posiadanie 28 października. A dnia 17 listopada tego roku odbył uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej. O duszpasterskim i naukowym bogactwie biskupa Stanisława Stefanka mówił w uroczystej homilii arcybiskup Andrzej Dzięga. To tak jak ksiądz biskup Stanisław potrafi z różnych sytuacji wydobywać piękno kapłańskiej postawy, świadectwa zachwytu Kościołem, zachwytu Bogiem, a jednocześnie wierności człowiekowi, wierności Bogu i wierności Kościołowi. To tylko potwierdza, jak bardzo ważne jest każde kapłaństwo wpisane w serce księdza biskupa Stanisława. Jestem też świadkiem, jak potrafi z ostatnich dziesięcioleci, także z okresu i szczecińskiej posługi, ale i z okresu posługiwania w łomżyńskiej diecezji, opowiadać szczególnie o tych kapłanach z tego wyjątkowego pasa duchowości polskiej i kultury polskiej, tak zwanego mazowiecko-podlaskiego, o kapłanach wyrazistych, o kapłanach świadomych, o kapłanach czujących i swoją godność, ale też i odpowiedzialnych za sprawy Bożego ludu i Kościoła, jak z każdej sylwetki, piękną naukę i dobry przykład biskup Stanisław potrafi wyprowadzić. Idzie też sam człowiek życia konsekrowanego Chrystusowiec, który się oddał Bogu całym sercem na drogę ślubów, na drogę daru całkowitego, zakonnego, konsekrowanego. Idzie drogą szczególnego uznania do życia konsekrowanego, do sióstr, do braci. I to nie tylko w sytuacji pięknych doświadczeń, ale idzie i na dobre, i na złe. I potrafi w sytuacji niezwykle trudnej, nawet dramatycznej, otoczyć opieką serce, które raz konsekrowane, chce pozostać konsekrowane i żyć dla Boga, i żyć dla Kościoła, i pracować dla Kościoła. W trakcie uroczystej mszy arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, wręczył jubilatowi krzyż, który wcześniej pobłogosławił. Swoje dary złożyli również przyjaciele biskupa, przedstawiciele Kurpiów i Bractwa Kurkowego. Z kolei głosem wiernych diecezji łomżyńskiej była rodzina Katarzyny i Krzysztofa Jankowskich.
Serdeczne życzenia płynęły zewsząd, nawet ze słonecznej Brazylii wraz z księdzem parałatem Czesławem Rostkowskim, który rok 1959 pamięta równie dokładnie, gdyż właśnie wtedy, podobnie jak biskup Stanisław Stefanek, rozpoczął kapłańską drogę. Ksiądz biskup Stefanek był wyświęceniem w 59, tak jak my, tylko w Poznaniu, a myśmy wyświęceni w Łomży. W Łomży i w 29 czerwca. Także ten sam rocznik. A mówiąc o Brazylii, to obecnie pracuje w Brazylii, stolica w parafii świętego Judy Tadeusza. Kilku Polaków pracuje. Mamy ambasadę polską też i dużo jest z pochodzenia polskiego. Czuję się bardzo dobrze, bardzo jestem zadowolony, że mogę uczestniczyć w tych uroczystościach, w tym jubileuszu księdza biskupa, no i moim też. I w ogóle radość, jak się do ojczyzny wraca. Uroczysta liturgia dziękczynna była jednym z elementów tego wyjątkowego święta. W ramach obchodów jubileuszu w Muzeum Diecezjalnym została otwarta także wystawa poświęcona życiu jubilata. Muzeum Diecezjalne w Łomży, mieszczące się przy ulicy Giełczyńskiej 20A, na dzień jubileuszu 60-lecia święceń kapłańskich biskupa Stanisława Stefanka, przygotowało okolicznościową wystawę dokumentującą przez rys taki historyczny postać biskupa i zadania, które podejmował w określonym czasie. Na wystawę składają się fotografie autorstwa łomżyńskiego fotografika Gabora Lorinci oraz fotografie archiwalne z prywatnego archiwum księdza biskupa, na których możemy obejrzeć biskupa podczas święceń kapłańskich, podczas przyjęcia sakry biskupiej, a także podczas prymicji. Wystawa to kolekcja zdjęć, które pokazują jubilata w trzech odsłonach. Sługa Boga, pasterz Kościoła i przyjaciel rodziny. Do wystawy został wydany okolicznościowy katalog, który tylko w dniu dzisiejszym będzie dostępny dla tych wszystkich, którzy przyjdą, aby otworzyć wspólnie z jubilatem tę jubileuszową wystawę. Serdecznie zapraszam. Uroczysty wernisaż był okazją do złożenia życzeń biskupowi seniorowi oraz przypomnienia jego duszpasterskiej sylwetki. Przedstawił ją podczas spotkania ksiądz infułat Jan Sołowianiuk, który sam przed rokiem obchodził 50-lecie swojej kapłańskiej służby. Pozwól, ekscelencjo, że w imieniu nas wszystkich tutaj zgromadzonych wyrażę Ci głęboką wdzięczność za świadectwo życia, za przykład nieustannego odkrywania i świadczenia miłości wobec każdego człowieka, kapłana czy alumna, siostry czy brata zakonnego, biednego czy bogatego, wierzącego czy niewierzącego, a szczególnie wobec polskiej rodziny. Dziękuję Ci za umiejętność pójścia wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują Twojego słowa, zachęty, duchowego wsparcia. Zwieńczeniem jubileuszowych uroczystości był koncert Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej zatytułowany In Omnibus Christus. I tak oto wyjątkowy dzień zakończył się tam, gdzie miał swój początek w Łomżyńskiej katedrze.